Nie mają chwili oddechu, bo to kolejny reprezentant gospodarzy, Michael Urman. Rówieśnik Neumayera, także 32 lata, ładnie wyszedł z progu, wysoko szybuje, dobre te warunki, wykorzystał je Urman. Piękny skok. No i cieszy się publiczność, 30 tysięcy widzów, tutaj jest pojemność stadionu Klingenthal. Nie zapełnił się ten obieg do ostatniego miejsca, ale ponad 25 tysięcy przyszło, aby dopingować zawodników. 146,5 metra, nowy rekord obiektu, a zatem nie mają już sensu spory, czy wczorajszy skok Ammana to jest nowy rekord Falkland Arena, czy też nie. W konkursie, w zawodach, w rywalizacji Michael Urman skacze 1,5 metra dalej, no i od dzisiaj oficjalny rekord w tej skoczni. No, jak na razie przynajmniej to 146,5 metra. Z pewnością na tym obniżony zostanie za chwilę rozbieg o jedną bądź dwie belki. Zobaczymy, poczekamy na decyzję jury. Andreas Hille z Niemiec jest dzisiaj dyrektorem tych zawodów. No i jak zawsze oczywiście musi się liczyć ze zdaniem Mirana Tepesza i Waltera Hoffera. No, tak jak przypuszczałem, Werner Schuster dzisiaj często będzie miał powody do okazywania swojej